Cześć, siemano wam wszystkim, moi drodzy, z tej strony Michał i witam was w kolejnym, chyba już piątym odcinku z mobilnej wersji Happy Wheelsów. I w sumie mam wrażenie, że tym razem troszkę ten... koślawo mi wyszedł ten wstęp, ale dobra, nieważne. Ważne jest natomiast to, że... no, po raz kolejny się nie udało. No, zapowiedziałem dnia 11 listopada... w dzień niepodległości, powrót do regularności, a tu zonk. No, za bardzo te. Odczuwam ostatnimi czasy stres pourazowy po doświadczeniu tych i owych pierdół i ewidentny skutek zaglądania w te i owe rejony internetowe. O krok za głęboko, czy jak to inaczej nazwać. I przez to nie potrafię się za bardzo znaleźć okienka odpowiedniego czasowego na zrobienie tego, co do mnie należy. Dobra, tu jest lista płac, tu nie wchodzimy. Natomiast właśnie. Tak czy owak, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z przenośnej wersji Happy Wheelsów, w której to będziemy kończyć w sumie kampanię Business Guy'a. A zrobimy to za pośrednictwem 5 ostatnich poziomów. Tak, on jest najpierwszy. Można się w tym upewnić poprzez takie... no, przesuwanie palcem w prawo. I upewniając się, że nic przed nim nie ma. No dobra. Jedziemy w takim razie. Jeszcze tylko... nieco... ten, głośność zmniejszmy. No i co my tu mamy? Wielką kulę, od co? Ło! Nie, nie! No i pierwszy zgon, niestety. Dalej. Jeszcze raz spróbujmy. O! To nie było miłe. Ale dobra, no... serio? Serio? Tak się wywalić na starcie? Tutaj w ogóle mi jakieś reklamy TikToka wyskakują, ale niestety no muszą te reklamy wyskakiwać, ponieważ no nie mam innego wyboru. Uwaga! Udało się. Nie! To było niefajne. Zdecydowanie, kurde! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nie, 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 nie! Po raz kolejny mi reklama standowa wyskoczy. Ła! A ja tymczasem ponownie spycham samego siebie w przepaść, niestety. Okej, po tym jak poprzedni odcinek... Halloweenowy! Halloweenowy! Okazał się być nagrany lekko za głośno. Psując tym samym sobie samemu efekt przeze mnie. Nie! A jak skoczę tu? Nic się nie stanie. Śmieć się stanie. Upadek z wysokości się stanie. No, no. Po tym, co się odwaliło audiowizualnie... po tym, co się odwaliło pod względem audio... serio? No teraz to jest gorsze niż śmieć, kurde, zrobić... to było gorsze od śmieci zrobić, kurde, coś takiego. No i co teraz? No, jestem uwięziony. Straciłem ręce. No, popełniłem w poprzednim odcinku błąd halloweenowym, tak, czyli, no, to był, tamten odcinek był trzeci, a teraz mamy czwarty! Jeszcze mi coś dinga na Facebooku, no lepiej być nie może. Oczywiście. Ale wracając, no,
Zorientowałem się, że odcinek halloweenowy, będący trzecim odcinkiem, więc to jest czwarty, okej, już zaczaiłem, już się zorientowałem. Nie! Czy da się to jakkolwiek normalnie przejść? Oby. No, zaczaiłem, że odcinek halloweenowy... Że poprzedni odcinek, nagrany przy okazji Halloween, no... posiadał pewien bardzo ważny błąd w audio, że na głośno wszystko było nagrane. Za głośno wszystko było nagrane. No teraz to się załatwiłem nieźle. Przez to nie było słychać mojego głosu. Więc no teraz począwszy od tego odcinka, zdecydowanie będę się teraz tego wystrzegać. Absolutnie. Aha, no i przy okazji, który to odcinek halloweenowy miał przyjemność być trzecim odcinkiem, o ile dobrze właśnie mam przyjemność kojarzyć. A tak właśnie też jest. Więc to jest odcinek czwarty, to co teraz widzicie. No dobra, już ogarnąłem. Jeszcze spojrzę sobie na YouTube, jakby co. No. Gra w balans. Nie, tam nie idziemy. Tu za to skaczemy. Nie! O Jezus Maria. Nie! O kurde, co to jest? Co to jest? O, szlak. No, po prostu nie. A tutaj co się dzieje? Witam was zatem w czwartym odcinku z przenośnej wersji Happy Yearsów. Tak, tak, ja jestem Michał Duński, a to jest właśnie growy odpowiednik słynnego programu sprzed lat. Jak umrzeć na 1000 sposobów i więcej? To jest jeden ze sposobów. Obezwładnić ten, pozbawić się wszystkich kończyn i spaść w bezdenną przepaść. Cudownie! Ale zdecydowanie to małpiej zręczności absolutnie wymaga. Nie! To było bliskie. Nie! Dobra, nie mam nóg, ale to nic. O, żeż ty! No, 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 spadam, 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 spadłem. To mi się nie podoba. Dobra. Jedź ty, cholerna kulo. Nie! Strzeliłem facepalma w tym momencie. Wiem, że tego nie widzieliście, ale no. Ło! Nie! Skok, skok, skok! Dobra, straciłem rękę. Straciłem rękę, najpierw kask, potem ręka. Kask za kask. Oko za oko, ząb za ząb. Nie, 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 nie. Dobra. Nie, 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 nie. Dobrze. Nie, 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 bo tam jest śmierć. Nie! Serio, serio! Jak? Ja nie robię tego specjalnie! To już jest kurde ten, nerwica kolejna, no nie wierzę w siebie. Jedziemy, 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 jedziemy! Uff, zdążyliśmy. Nie! A zresztą wal się. Jazda!
Dobrze. No przecież to jest najgłupsza rzecz na świecie, nie! Najmocniej przepraszam, jakaś głupawa reklama Coinmaster mi wyskoczyła. No, okazuje się być to reklamowane. Serio! A okazuje się być to reklamowane chociażby też z Magdą Gessel czy Dodą. No! No! Oczywiście, że coś musiało pęknąć. I to idealnie we mnie! Jak serce! No świetnie po prostu. No jestem z siebie po prostu dumny. No! Nie, bo tam jest śmierć. Tu idziemy. No, dobra. Okej, tu uważamy. Trzeba uważać. Siup. Siup! O, parkour! O nie! Proszę wróć. Wróciło. Nie! Tak jest! Załatwione! Załatwione! Dalej idziemy, żeby nie oglądać tego, tej porażki tutaj. Okej. Co to jest za ciekawy poziom, co? No, bynajmniej ciekawy. O nie! O! Ale ziemi się zaczepił elegancko. No po prostu świetnie. Dobra, uważamy. Uważamy, żeby nie spaść. Bonk. Nie. A to jest jakbym przeżył. Bonk. Nie. Nie. Nie, 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 nie. O kurde, nie! Serio? Co to są za grabie? Nie! Kurde! Oczywiście. To... Idealny byłby mikser na kurde ten. Nie! Żebym się nadział jak... Jak szaszłyk. Nie! Jak to się wydarzyło? Musnęło mnie! To się diabeł cieszy, jak to mówią. W tym powiedzeniu jest sporo prawdy. W grudniu tym razem przyrzekam, że na stówę się uda nagrać to wszystko, potem jak już uda mi się po tych paru miesiącach trudnych walk zwalczyć faktycznie te swoje obecne demony. Nie! 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 Nie!
Co to jest? No przecież jestem idiotą, no. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Okej. Dobrze, dobrze. Nie, nie. Tak. 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 O, a to jest fantazyjne. Nie, nie, nie. Ła! Aaaa! Dlaczego nie? Serio? Nie wierzę w to. Teraz mi się tylko zabić pozostaje. Adios! No jak nie jedno, to inne. Tak wiem, was jak i mnie wkurzają potwornie te reklamy, ale... No co poradzić, to muszą one być aktywne, bo inaczej gra uzna, że... Nie, 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 nie. Minus jeden, byczku. Czy jakoś tak, no, no po prostu... Nie, nie i koniec, no muszą być reklamy... My i tak dalej, no, że mają jakoś zarabiać, a jeśli chce się nie mieć reklam, to trzeba zapłacić za nie, no i tak dalej, no coś w tym stylu właśnie, no. Pokrętne takie dziwne tłumaczenie! Czy wy widzieliście to kombo? Oczywiście, że widzieliście, głupie pytanie. Nie! Ten poziom jest już tak hermetyczny, że można nim podróżować w przestrzeni kosmicznej. Naprawdę. Wow. Wow. Ha. Dobrze. O nie. O nie. O nie. 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 Tego się właśnie obawiałem, że się stanie. A może by nie lepiej tego przeskoczyć po prostu w cholerę i nie przejmować się tym za nadto? To byłby dobry plan. Dobra, to był zły pomysł. Żegnaj świecie! Jak żegnać się ze światem, to w widowiskowym stylu, no. Odejść z klasą? Nie! Nie! Nie, 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 ha! Ziup. Okej, trzeba będzie tutaj idealnie moment wyznaczyć. Nie, nie, nie. Skok. A, takie sprytne rzeczy. Ha! O nie. Nie! No to pięknie. Oczywiście, że musiało się to tak skończyć, no bo jakby inaczej. Zobaczmy.
Zobaczmy, jak mnie to zmasakruje. Oczywiście, że strzały będą do mnie strzelać. Haters gonna hate, jak to się mówi. Nie! Nawet nie pytacie, jak to się stało, okej? O kurde. No, cicho, cicho, być cicho, być cicho. Dobra, tutaj... Aż straciłem koncentrację, niestety. Dobra, dobra, hops. Nie, nie! Ała! O! No, pomysłowe pułapki przepaściowe. Bez żadnego prostego spadania na kolce. O mój Boże, serio? No po prostu to jest jakiś dramat, o nie! Oczywiście. Okej, stwierdziłem, że chrzanić to, nie będę was zamęczać ciągłym powtarzaniem jednego i tego samego. Nie! Okej. Nie, 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 nie! A, a, a! Dlaczego? Dlaczego? No gdyby to była wersja PC-towa, to byłoby znacznie banalniej. O nie! O nie, o nie! A! A! Dlaczego? A! Nie! Widzimy się zaraz w tym samym miejscu. I lądowanie telemarkiem. Spokojnie. Nie! No, no! Do widzenia! No przecież to jest jakiś nieśmieszny żart, absolutnie. Zaraz stracę cierpliwość i... zaczną się dziać nieprzyjemne rzeczy. I okej. Lecimy ponownie. Serio! To już powoli zaczyna mnie irytować, naprawdę. Nienawidzę tej planszy. Ewidentnie to musi być nieco pożywka dla widzów. Takie kurde masochistyczne cierpienie.
No, 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 no. Nie, 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 ów. A! Widzimy się na miejscu. W sumie zobaczmy, gdzie dolecę. A, tutaj. No dobra. No tak, miałem przyjemność teraz ten. Żeby sprawdzić sobie parę rzeczy. No, zrób to. Dalej, dalej. O kurde, to było błyskawiczne. No, ale dobra, co ten? Wracając do właściwej tory tematyczne. Wewnętrznie umieram, naprawdę. To jest najtrudniejsza mapa, jaką kiedykolwiek dane mi było ogrywać w tej grze, naprawdę. To jest po prostu niesamowite, jak bardzo okazuje się być ona wrzodem na tyłku. Nie! No kurde. To jest po prostu niewiarygodne. Dobra, chyba na tym poziomie zakończymy ten odcinek, bo to jest po prostu niewiarygodna droga przez mękę. Naprawdę. Nie wierzę w to! No i jeszcze w takie koło się zaplątałem dziwne. Dobra. Ha! To było dobre. Skok? Nie, nie! No przecież co za debilny segway, nie można! Serio! Serio! Jak to się stało?! Jak mam przeskoczyć te trzy cholerne miny? Jak? Powiedzcie mi, jak? Teraz się uda. Nie, nie, nie! No przecież było już tak blisko! Widzieliście to, widzieliście to. Ale ten beznadzie... ale ten bez... ale ten... Ale ten syfiasty Segway musiał po prostu się zrzucić w przepaść w ostatnim momencie! Co za Swatch? Swatch to oczywiście znaczy bankart. Jakbyście nie wiedzieli! Wyłaź stąd! Wyłaź stąd, wyłaź! Jeszcze raz tłumaczę. Swatch jakby co, to jest bankart, jakbyście nie wiedzieli. Swatch to jest... po rosyjsku bankart, jakbyście nie wiedzieli, ja się zastanawiam. Widzicie? Bawię i uczę mój kanał i gameplaye. A ja tymczasem, a w międzyczasie mam przyjemność autentycznie ocierać się o... załamanie nerwowe, patrząc na to, co się tutaj dzieje. No przecież to jest dosłownie samiusieniuteńka końcóweczka.
A nie mogę niestety ogarnąć tego przeklętego. Tego przeklętego. Tej przeklętej sekwencji z poruszaniem się prostopadle do. Zginę. Prawie zginąłem. Teraz na 100% zginę. No po prostu. Brawo, ty skur. Dobra, teraz się nie dam. Chociaż obawiam się, że. Uff. Uff. Skok wiary! Taraska! Skurczybyku, oczywiście chciałem wtedy powiedzieć, no po prostu... Jeszcze jedna reklama standowa. A już kompletnie stracę zmysły, naprawdę. Wreszcie! A dalej co? Dobra, 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 goni na wielki. Tak naprawdę to powinienem był ja skoczyć po tym. No widzicie, sami jednak co ja to... Spadamy przed tym. O nie, o nie, o nie! Co tam robią miny? Ja bardzo przepraszam na tym. Niedobrze, niedobrze. Nie. O kurde. Wow. Ja! O kurde, o nie, o nie. Spadam stąd, spadamy stąd. Noga mi się urwała, ale co mi za... Wow, 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 wow. Co? To w końcu miałem... A, dobra. Chciałem uciekać po prostu przed wielką tą. Zębatką. Nie! O kurde! O kurde! Nie! Niech to! No i oczy... No, rusz... O kurde, o kurde, nie, 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 nie! Pięknie. O kurde. No oczywiście. Klasycznie na zachodzie bez zmian, jak to mówię. Skok. Dobrze. O kurde! Co to jest za bunt? Kolczatek, nie! Myślałem, że to ta rampa we mnie tak strzeliła, a to po prostu nie, bomba była. Hops, hops, wyzwanie partnerowe! Jak to się stało? Aj, straciłem stop. Nie. Ja nadal żyję, ja nadal żyję, ja nadal żyję. Ja bo nie wiem, bo nie mam co robić. Bo nie mam co zrobić. Pff.
Nie, nie, nie! Dobra, spokojnie, spokojnie, kurde! To jest oczywiście skryptowane, to się nie porusza samo siebie, tylko... No, to była troszkę w stylu Indiana Jonesa. A co tutaj trzeba zrobić? To jest ostatni oficjalny poziom. Naciśnięcie skały skutkuje jej wysadzeniem w powietrze. No i co teraz? No nie, no nie. Nie, ja nie chcę tego oglądać. Wynocha mi z tym. No tędy się nie przedostaniemy, więc trzeba będzie zrobić coś takiego. W ogóle to jest pra... Rzeczywiście nagrywa, tak nagrywa mi się. Ale lepiej będzie doprowadzić to nagranie jak najszybciej do końca. No tutaj nic się nie zrobi, ale co innego tu? Haha! Dobra. Nie! Ziup! Serio? Nie. Ach. No nie dostanę się tam za nic. Bum. Tutaj mam nadzieję też, że żadne nieprzyzwoite słowo mi się nie wymknęło. Podczas tego nagrania. W sumie. Honor został zachowany, myślę. Ale jednocześnie zauważam, że... Zdecydowanie coś za długo to zajęło. Nie. Yeah! To było skillowe! Nium, nium. O nie, o nie, o nie. Ziup. Cholera jasna. No i co teraz? A, dobra. Wracamy po własnych śladach, co?
To będzie tru... Serio? Serio? Co za debilizm? Oczywiście, że... Nie! Prawie bym tyłkiem zahaczył o to baciewie i byłoby smutno. Jo! No. Ziup. Nie! Faktycznie to wybuchło. No i to by było na tyle w takim razie. Że co? Że jak? O kurde! O nie! No i co teraz? A, faktycznie! Bo jest jeszcze jeden poziom, a się kompletnie zagapiłem. Ale dobra, wiecie co? Nie. To nagranie już i tak trwa za długo. Widzę, że to jest jakiś poziom zimowy. To niezłe pożegnanie w sumie z... Segway Guy'em. Chłodnawe. Tylko dlaczego to zasuwa szybciej niż ja mam stopy? No, dosyć chłodne to pożegnanie z Seagwayka. Ja muszę przyznać, kurde, no wysuwa mi się to cały czas spod nóg. No, ło! Ło, kurde! Chłodnawe, muszę przyznać. No kurde. Dokarczając to, co chciałem powiedzieć. Widzę, że... Widzę, że ten widzę, że ten ostatni... 15. Widzę, że ten osta... Widzę, z tego co widzę, ten ostatni, 15 poziom... Segway Guy'a ma przyjemność być osadzony w klimatach śnieżnych, czyli no... Można powiedzieć, że to trochę chłodnawe to pożegnanie z Segway Guy'em. Mamy przyjemność w tym momencie zaliczać. Mam kierować się w dół, dobra. Nie! Bardzo śmieszne gro, naprawdę. No, dosyć chłodnawe to pożegnanie. Nie z Segway Guy'em, nie powiem, odbywające się w śnieżnych warunkach. No ale właśnie tak ma przyjemność wyglądać ten ostatni 15 poziom, nim rozgrywany. No i proszę bardzo. O, okej. To było fantastyczne. What the fuck? No. Pierwsza rzecz to zwrócenie uwagi, w jakim klimacie rozgrywa się ostatni 15 poziom Business Guy'a. Segway Guy'a, no gra nazywa go Business Guy'em, ale pozostaniemy przy wersji z Business Guy'em, dobrze?
No w każdym razie wychodząc od tematyki tego poziomu. Ja nie wiem, co tam to przeżyłem. No, ten film, który teraz oglądacie, już i tak trwa zdecydowanie za długo i przydałoby się go w tym momencie zakończyć. No chyba, że uda nam się jeszcze ten poziom w miarę wykonać. Ale ja już naprawdę, no... Wydaje mi się kompletnie niezainteresowany tym, co się tutaj dzieje, z racji... O nie! O nie! Co? Mówcie mi, co to było? Co to było? Co to był za easter egg? Halo? Dobra, to nas zabija od razu, więc tutaj się lepiej nie cofać. Nie, 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 nie! Jeszcze raz, byle szybko to skończmy. Bo naprawdę, obawiam się, że ten film może trwać o wiele za długo. Nie, nie, nie! Dobra. O nie! O kurde! Nie, nie! Dlaczego? No właśnie ja się pytam dlaczego. Jakim cudem to się wydarzyło? Nie! O, to było fantazyjne. O kurde! Serio? Nie, no przecież prawie w to trafiłem. O nie. W idealnym momencie zostało to przycięte. Nie. Nie. Nie!
Nie, zdecydowanie nie mam czasu na... Nie pozostaje mi już za wiele czasu praktycznie teraz w tym momencie na nagrywanie i ten film zapewne już i tak trwa dosyć długo, więc to tak trochę masochizm wydłużać go na siłę. Nie, nie, nie! No, a jestem bardziej w momencie. Jak mam przyjemność być, to. O! Dlaczego? No przecież dlaczego ja nie umiem? Dlaczego od czasu tego? Dlaczego ja teraz zacząłem non-stop się wywalać na samym świętym starcie tego? Nie no, autentycznie. To jest skutek ewidentnie tego, że... Jestem już zmęczony i chciałbym... Zająć się już czymś innym, aniżeli nagrywanie tego gameplaya. Nie ma bata. Tak? No i co teraz? Okej. Tutaj czują się na mnie złe rzeczy. A tutaj co się dzieje? Przepraszam, ale jak to działa? Dobra. Zup. No. No. Czemu to jest takie szybkie? No, że... Ja w to nie wierzę. No przecież syndrom ewidentnie działa jeszcze jednego podejścia. Serio! No przecież dlaczego ten... Nie! 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 No idźże kurde do przodu! Nie, no serio? A zresztą... Zasługuję na to. Dziękuję! Za uwagę. Dobra, udało mi się dojść do tego momentu z młotami, ale... Największe problemy okazuje się mi sprawiać... Ten tutaj warwucel, no! No przecież nieważne jakie podejście, największe problemy okazuje mi się sprawiać to samo wyjście do tej jaskini cholernej.
No przecież jak ja mam to wyczaić, co? No przecież jakim cudem? Nie trafia w tak duże obiekty. I zaraz, zaraz otwieram. Tam ktoś do mnie puka, już kurde, i znowu mi się rozwaliło. Dobra, dosyć tego. Widzimy się tam, gdzie skoczyliśmy, dobrze? Okej, tym razem mu się udało wejść do tej cholery. Nienawidzę tego wejścia, naprawdę. No! Chciałem rzucić tutaj brzydkim słowem, ale nie zrobię tego, bo jestem dżentelmenem. Czy ja jestem ślepy, czy co? Nie, to po prostu... Ten tempa kontrola postaci. Dobra, wrócimy tu. Dlaczego ja zawsze, 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 jak chcę wejść do tej jaskini, to zawsze, zawsze, zawsze spadam. No przecież co za... A to życie na galerach powinien spędzić... Na galerach powinien... Parę miesięcy na galerach powinna stworzyć osoba, która zaplanowała, że... Która wymyśliła ten tutaj oto obstacle. Naprawdę. No wreszcie. Nie! No co za... No nie, nie, ja... Co, co przestań, o co ci chodzi? Nic, nic nie robię. No przecież co za syf. Nie, 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 no. Nie ma. Zamiast mi kurde pozwolić wejść do tej cholernej jaskini, to... To mi połam od razu wszystkie kończyny najlepiej. Ja autentycznie nienawidzę tego cholernego wejścia do jaskini. No przecież... Jem teraz. Co za jełop to tak wymyślił? Czy nazywasz to wyzwaniem? To tak jakby nazwać... Toksyczną przyjaźń. Najważniejszą cnotą ludzką. Przecież ja zdążyłem po tym przejechać. Jakim cudem to mi zmiażdżyło głowę, lądując dosłownie za moimi plecami. Dobrze. No przecież albo my... Nie, właśnie, że możesz dalej przejść, no zrób co!
że tego nie zrobi. No oczywiście, że tego nie zrobi, bo po co? Mogę zakończyć po tych 14. Po tej 14. Po tej planszy numer 14 i byłby spokój, naprawdę. Nie! Nie zrobisz tego. Uf, nie zrobiło tego. To. No. No. No przecież jakim cudem tam nie wsko. Ja zaraz wyjdę z siebie i stanę obok, naprawdę. Ja mam tego dosyć. Jakim cudem nie wylądowałem? Dobra, Krzanicz, to po prostu wejdę na to i... Wywalone. No właśnie. No dobra, udało się. What the fuck?! Ten poziom zaczyna mnie coraz bardziej irytować, wiecie? No, powinniście widzieć po mojej barwie głosu, naprawdę. No przecież, co za... Tak, co, ale ja naprawdę zastanawiam, jak się do cholery przejść. Czemu ja wchodzę pod te młody jak ostatni debil? No, no, wygrana jest już tak blisko, ale niestety zostałem zmiażdżony przez te cholerne, młoty, no. Gdybym chociaż, ale nie, no skądże znowu, bo wszystkie absolutnie kończyny zostały mi... Ja sobie naprawdę nie wiem, co mam ochotę pokazać. No słada kurde fa... No słodde kurde fuck! Czy programując te... w plansze twórcy mieli w ogóle rozumigoność człowieka? Nie sądzę! Nie sądzę! To jest tak, że ten pory najbardziej zmieniony w ogóle plansza w Happy Wheelsach. No bo szkoda, że nie mogę wam tego pokazać, ale... What the fuck?
teraz co się stało? Ale dobra, przynajmniej to pokażę wam to. Proszę bardzo. O kurde, rozładowuje mi się jeszcze telefon. Super po prostu. W taki oto fajny, profesjonalny sposób można przejść te oto tutaj fragment tego etapu. No ale problem pozostaje to młoty. W kolejności no nie można tego zrobić, to jest w ogóle niemożliwe, w ogóle. Proces ten tak naprawdę jak najbardziej da się zrobić, tylko potrzebne jest do tego 4, 3, 2, 1. No przecież... Do cholery jasnej, powoli Michał, zwolnij! Bum. Tym razem z kolei prosiłbym, aby nie pytać o to, co się stało. Oh fuck. No to lecimy jeszcze raz. No przecież jestem największym debilem wszechświata! No przecież...
razem moje kończyny są rozbite. Jeszcze raz, jeszcze raz. Dobrze, nie, 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 nie! Przepraszam, przepraszam, coś ten. Nie wiem, nie wiem. Wszystko? Jaja, co robisz? Jakim cudem ta pieprzona winda się uruchamia, kiedy tylko wyczuję, kiedy tylko poczuję smród mojego boka? Dobra, jeszcze raz. Nie było tego, nie było tego, nie słyszeliście tego. Autentycznie swędzi ręka, aby w coś przywalić. Jest już 23, to jest po prostu... Jeszcze raz. Ja się kurde nie dam złamać, a jeżeli... Nie! Dobrze. I teraz jazda tu. A przynajmniej teoretycznie. Jak ja mam to zrobić, skoro... No przecież to jest niemożliwe. Nie dość, że ta... Nie dość, że... Nie dość, że ta cała winda odjeżdża cholernie szybko, to jeszcze... To jeszcze... Nie dość, że ta winda jest choler... Nie dość, że ta winda odjeżdża... Odjeżdża z cholernie zarąbistą szybkością, to jeszcze... No tak, no oczywiście, no. Tego jeszcze mi brakowało, no. Brawo ty, ponczoszany. Tak jak już mówiłem, z tą drugą windą jest problem taki, że nie dość, że się uruchamia się o wiele za szybko, niż ja zdążę na nią wjechać, to jeszcze... Uaktywnia się nieważne, czy na niej stoję, czy nie. No przecież i cicho, bądź ci... No przecież... Okej, przepraszam, coś mi na chwilę przeszkodziło. Nie. No. Jezus, no wreszcie. No i to by było wreszcie na tyle pana Business Guy'a. A ja pozwolę się z wami, więc wreszcie pożegnać w tym oto właśnie momencie. Dzięki wielkie, że byliście przy mnie przy tych wyjątkowo ciężkich chwilach w tej grze. I muszę teraz sobie troszkę odsapnąć, no. Jest już kurde w pół do 24. A ja chciałbym przesłać ten film jak najszybciej jeszcze przed końcem listopada. A póki co to wszystko.
Na razie. Jezus Maria, co to miało być? A, no i ciąg dalszy tej opowieści o moim o mojej walce z obecnymi problemami mentalnymi, mi drobnymi, mi będzie miała przyjemność mieć swój ciąg dalszy właśnie w kolejnym odcinku, także wyczekujcie. No, opowieści i inne tego typu mniejsze i większe drobnostki. Do zobaczenia! A ja tymczasem pójdę sobie odsapnąć po tym, co mnie dzisiaj spotkało. Do zobaczenia w następnym odcinku już w grudniu.